mój były z USA z dupy do mnie napisał. Patrzcie, to podziwiaj widoki. Jak pięknie, czekaj, to też to taka naturalna ten. Tak, natural beauty. Może pani pomachać? Idziemy na event, guys. Winda, a la survival. Content, Julka robi się to. To w drugą. Obładowane tutaj torby, tutaj pudełka. Pogadałyśmy z kimś, mi się blest. Pogadałyśmy, także super. Hi guys, wróciłam już z eventu. Pokażę wam teraz, co dostałam w ogóle na tym evencie. Tutaj w tej torebce wiem, co jest. Tutaj jest świeczka, bo na tym evencie były dosłownie warsztaty robienia takich słodkich świeczek. Już wam pokazuję, jaką świeczkę zrobiłam. Ups, troszkę się rozwaliła. Zrobiłam taką słodziutką świeczkę o zapachu wanilii, właśnie można było sobie wybrać własny zapach, to się zalewało i potem dodawało się takie dodatki. I one też są z wosku, więc one się chyba roztopią, jak będę palić tą świeczkę, mega, mega słodkie. Tu nie wiem, co będzie, bo jeszcze nie otwierałam. Uwaga. Oh my gosh, ale słodkie. W ogóle to budło jest takie ciężkie. Może nie wygląda, ale naprawdę aż mi ręka bolała. O, tutaj podziękowania. Dobra, co my tu mamy? Let's see. Tutaj mamy peeling, kochani. Następnie żel do mycia twarzy, bardzo fajne. O, tutaj mamy znowu do mycia twarzy, tylko tym razem pianka. W ogóle bardzo fajne opakowanie, ciekawe. Dalej mamy kilka maseczek. That's so cute, uwielbiam robić maseczki, więc na pewno skorzystam. Płyn micelarny do zmywania make-upu. Tutaj krem do twarzy. O, tutaj też jest krem, tylko jakiś inny. Czyli to jest chyba po prostu wszystkie kosmetyki z tej nowej kolekcji. Patrzę, jeszcze tutaj jest jakiś worek. Otworzę to tak, bo nie jestem w stanie trzymać kamery i ten. Czy to jest opaska? Ah, that's so cute! Czy to widzicie? Ja widziałam taki ulasek na TikToku. Ej, that's cute. W sensie trochę powiększę mi czoła, ale już widzę, jak będę nagrywać w tym TikToki. Get ready with me albo coś takiego. Ej, mega słodkie. Okej. Okay. Jakieś takie cośki. Tak, to są opaski na nadgarstki, żeby nie ściekała woda z ramion czy coś takiego. Tak jest napisane na tej kwiateczce, więc mega cute! Też są takie różowe, I love it. Ale ładnie! Ostatnio zaczęłam na moich social mediach opowiadać wam więcej o wymianie i wiecie, behind the scenes, jak to tam wyglądało, jakieś ploty, dramy. I w związku z tym pojawia się coraz więcej pytań na ten temat, mimo że to już było taki czas temu. I'm happy about that, because I love talking about exchange. Anyways, no i pojawia się szczególnie dużo pytań na temat, wiadomo, mojego związku, bo myślę, że, nie oszukujmy się, dziewczyny takie tematy po prostu interesują. Ja też kocham słuchać o związkach, o po prostu relacjach międzyludzkich, więc jakby nie dziwię się, że was to
to interesuje. I dzisiaj chciałam wam actually opowiedzieć o sytuacji, w której mój były z USA do mnie napisał. I to było po tym, jak nie mieliśmy kontaktu przez półtora roku, nie odzywaliśmy się do siebie. Już wam opowiadam. Ale najpierw, żeby wam nakreślić jakby sytuację. To było tak, że wiadomo, po wymianie my zerwaliśmy. I pamiętam, że jak zerwaliśmy, to on powiedział do mnie coś w stylu, że no, że nawet jak nie jesteśmy w związku, to że jakby on i tak będzie chciał mieć ze mną kontakt, co nie, bo mimo wszystko jestem jakby super osobą i jestem jego besties i tak dalej. No ja pamiętam, że ja sobie wtedy myślałam, błagam, nie. Ja i tak próbowałam się od tego związku odciąć, jak w nim byłam i próbowałam z niego wyjść, ale no jakby się nie udało dużo wcześniej, więc miałam takie, błagam, nie. Błagam, żeby po prostu to się zakończyło, żeby już więcej do mnie nie rozmawiał. No ale wiecie, on dosłownie, on był taki naprawdę, że on po prostu wyglądał jakby chciał mieć ze mną dalej kontakt. Od zerwania mija tydzień, dwa, nic się do siebie nie odzywamy. I na początku byłam taka, excuse me, mówiłeś, że będziesz chciał mieć kontakt, a jakby nic nie piszesz. Ale potem jakby w sumie byłam z tego zadowolona, no bo tak jak mówiłam, actually to nie chciałam z nim mieć kontaktu. Więc byłam taka, że super, jakby bomba. I wiecie, moje życie sobie idzie naprzód. Minęło półtora roku, ja już zaczęłam się spotykać z kimś innym tutaj w Polsce. I to był moment, w którym ja właśnie zaczęłam mojego chłopaka obecnego wstawiać. Tak wiecie, na Instagrama, na Instastory, coś tam, więc jakby ludzie dostawali takie hinty, że jakby, no wiecie, jestem w związku, no jakby to było obvi, po prostu patrząc na moje social media. I on jakby dalej na social mediach mnie oglądał, on oglądał każde moje Instastory, on też lajkował moje Instastory, więc jakby nie odzywał się do mnie, ale jakby cały czas gdzieś tam był. I w momencie, w którym ja zaczęłam właśnie dużo rzucać mojego chłopaka, on po prostu któregoś dnia z dupy do mnie napisał, mimo że się do mnie nie odzywał taki długi czas. I ja nie mogę tego znaleźć, bo usunęłam go ze Snapa, więc jakby nie wiem, jak to odzyskać, ten czat, bo napisał do mnie na Snapie. Oczywiście, gdzie indziej przy Amerykanie na Snapie. Ale mam screena. To było jako w 2022, że dosłownie gościu zaczął do mnie pisać i zrobiłam po prostu screena tego powiadomienia, zanim jeszcze w ogóle weszłam w tą konwersację. I pamiętam, że byłam tak, Kat, Boże, what the fuck, co on ode mnie chce? I potem jak weszłam w tą konwersację, to wiecie, co on do mnie napisał? On do mnie napisał coś w stylu, hejka, jak tam u ciebie, co tam u ciebie, coś tam, sorry, że się nie odzywałem, chociaż powiedziałam, że będę się odzywał, coś tam, ale że jak tam u ciebie w ogóle. Mnie zamurowało. Jakby wiecie, gościu chyba zobaczył, że mam nowego chłopaka i nie wiem, nagle mu się o mnie przypomniało. W sensie ja miałam takie wrażenie przynajmniej. I ja mu tam odpisałam, tak dosyć miło mi się wydaje, że jakby czemu do mnie piszesz? I on odpisał coś tam właśnie, że no, że chciałem sprawdzić, jak się czujesz, czy wszystko u ciebie dobrze, bla bla bla. I ja mu wtedy napisałam tego dosyć długo wiadomość chyba, że właśnie thanks, I appreciate it, ale jakby nie chcę, żeby on jakby sprawdzał, co u mnie, no jakby to nie jest jego miejsce, to nie jest jego pozycja, żeby sprawdzać, co u mnie, jakby mam już innych ludzi w swoim życiu, którzy to robią. No jakby napisałam mu, że to jest dziwne. On coś tam jeszcze próbował potem ciągnąć konwersację, coś tam pytał w ogóle, ale już byłam taka... No. I pamiętam, że potem też znowu była taka sytuacja, że on coś chyba do mnie wysłał i to już było jakieś parę miesięcy później, albo coś napisał. Ja wtedy się już wkurzyłam, że jakby po co mi się wywala w życie, jakby gościu miałeś mnie zostawić w spokoju. Wtedy akurat zrobiłam coś takiego trochę głupiego, powiedziałabym, takiego niedojrzałego emocjonalnie, jakby teraz bym tak nie zrobiła. Pamiętam, że mu wtedy napisałam taką długą, mega chamską wiadomość i to było jak Kat była u mnie w Polsce, więc jakby pisałyśmy go trochę razem. Wiecie, jak to jest, jak jesteście z bestii i chcecie napisać chamską wiadomość, wychodzi podwójnie chamska. I właśnie no, napisałam mu, że jakby sorry, ale jakby dla mnie ten związek to był jakiś żart i jakby no nie chcę, żeby on był w moim życiu i takie samo nie chciałam być z nim w związku, tylko właśnie bałam się to powiedzieć i ja mu wtedy to powiedziałam wszystko wprost, że jakby ten związek to jakby w ogóle co to było i że to była jakaś beka i że w sumie tego nie lubię. Wiecie, też to nie było takie, że wiecie, mu napisałam, Jezu, jesteś debilem, nienawidzę cię i w ogóle, to nie było takie niemiłe, napisałam to raczej w taki dyplomatyczny sposób, ale po prostu jakby powiedziałam mu wszystko wprost, w twarz, to były te rzeczy, których zawsze się bałam powiedzieć na wymianie, jak byłam właśnie w Stanach i on wtedy też mi napisał coś takiego, że ale po co ty to piszesz, coś tam, to nie ma znaczenia w ogóle, jakby coś tam, to było tyle czasu temu. No i chyba się trochę wtedy zdenerwował i od tamtego czasu już właśnie na mnie nie pisał. Ja go też usunęłam już ze Snapa. To była dziwna sytuacja, jakby wiecie, nie spodziewałam się, że jeszcze kiedykolwiek będę miała z nim kontakt, a on do mnie wypisywał, pytał się co u mnie, a potem właśnie znowu coś tam pisał i no i skończyło się tak, że w sumie napisałam mu trochę chamską wiadomość. Ale wydaje mi się, że dobrze, że to napisałam, bo przynajmniej jakby gość nie żyje teraz w jakimś delulu, że on może, nie wiem, dalej mieć kontakt ze mną. Jakby szczerze nie wiem, jakie miał intencje do końca. Nie jestem w stanie tego wyczytać z wiadomości na Snapie, jakby jest to ciężkie, ale uważam, że były takie trochę nieszczere te intencje. Uważam, że nie miały nic dobrego na celu, dlatego po prostu byłam jak no honey, thank you. Myślę, że to jest dosyć śmieszna sytuacja. O tym też nigdy nie mówiłam raczej na moich kanałach, ale teraz stwierdziłam, że jeżeli już wam i tak wszystko opowiadałam po prostu jak było, szczerze, to why not? Jakby równie dobrze możecie wiedzieć. Ja na przykład właśnie uwielbiam po prostu gadać, uwielbiam, wiecie, jak jestem z przyjaciółmi czy coś, no to uwielbiam plotkować o wszystkim, mówić im o wszystkim, uwielbiam jak ludzie też mi coś mówią, więc po prostu no ja was traktuję jak moje besties, tak? Więc czemu nie? Czy robię w tym momencie jakiś oversharing w internecie? Być może, ale do I care? Szczerze nie. Możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji i co myślicie, że ten gość miał na myśli, czemu on do mnie jakby pisał w ogóle. Tak chciałam wam opowiedzieć. Taka fajna historia, anegdotka.
Dzisiejszy wieczór spędziłam sobie na pakowaniu paczek z mojego sklepu. Ale jeżeli kompletnie nie wiecie, o co chodzi, to jako, że miałam teraz gap year i miałam dosyć sporo wolnego czasu, to jako jeden z takich moich projektów na ten rok założyłam swój własny sklep internetowy. Zaczęło się w ogóle od tego, że założyłam Instagrama, na którym jakby pomagam z angielskim, daję jakieś tipy i po prostu uczę tego angielskiego. Ale dla mnie to było za mało i ja chciałam zrobić coś więcej i po prostu zaprojektowałam 3 produkty, które moim zdaniem mega pomagają w angielskim i po prostu zaczęłam je sprzedawać. I opowiem wam teraz szybko o tych produktach, jakbyście byli ciekawi, jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi. Pierwszy produkt to jest najmniejszy produkt i to jest Word Diary. I to jest dosłownie pamiętniczek, który pomaga w zapamiętywaniu nowych słówek. Do tego zainspirował mnie główny problem każdej osoby uczącej się języka, że nawet jak usłyszymy nowe słowo, zobaczymy nowe słowo w książce, to my go nie zapamiętujemy. My zapominamy nowy słówek po 5 minutach. I właśnie dlatego zaprojektowałam takie coś. To polega na tym, że tu się wpisuje słówko, macie dużo wolnych stron właśnie na mnóstwo słówek. I tutaj dałam takie 4, że tak powiem, zadanka drobne, dzięki którym jak wy właśnie poznacie jakieś nowe słowo, zapiszecie je tutaj, odpowiecie na każde z tych pytań, użyjecie tego słowa w zdaniu i tak dalej, wy to słowo zapamiętacie. To jest taka mała rzecz, a robi taką różnicę w zapamiętywaniu słów. Plus wtedy będziecie mieli właśnie wszystkie wasze nowo poznane słówka w jednym miejscu, więc zawsze możecie do nich wrócić. I specjalnie jest taka malutka wersja, że ona się nawet mieści do jakiejś malutkiej torebki czy do kieszeni, więc możecie to mieć zawsze ze sobą. Drugim produktem, który okazał się bestsellerem i w sumie się nie dziwię, bo też jest mój ulubiony, jest English Journal. Tu akurat mam wersję Coquette różową, oryginalnie on jest w kolorze fioletowym. Oryginalnie tak wyglądała pierwsza wersja, moja już jest w ogóle zmasakrowana totalnie, bo ja cały czas go używam. I English Journal jest o tyle fajnym produktem, że w środku macie po pierwsze mega aesthetic, jakieś takie motywacyjne cytaty, obrazki, no to jest po prostu that girl, okej? Okay? Ten notes byłby that girl, gdyby był osobą. A po drugiej stronie macie pytania, na które możecie sobie codziennie odpowiadać. Więc jeśli, jeżeli na przykład jesteście osobą, która lubi robić journaling, ale nie macie pomysłu o czym pisać w swoim dzienniku, to jest wasze rozwiązanie. Tu macie po jedno pytanie na dzień, możecie sobie odpowiadać. Tu jest normalnie podział na kategorie. Macie 5 kategorii pytań właśnie, na różne tematyki w sensie. A kategoria 6 to są challenge w ogóle. Ja tam dałam takie niektóre odklejone challenge, ale jak je zrobicie, to zobaczycie, że przełamiecie barierę językową. Więc to po prostu jest super, żeby po pierwsze robić refleksję nad sobą, a po drugie używać angielskiego codziennie. I ostatni produkt, jaki zrobiłam, to po prostu Life Planner. No i on jest największy, on jest A4, on jest też na takich kółeczkach, żeby się fajniej otwierało strony, wygodniej pisało. I to jest po prostu taki dosłownie planer, gdzie możecie zaplanować wszystko w swoim życiu. Tu są strony do planowania dnia, nocy, wieczoru, miejsce na to-do list, jakiś reflekt, study planner macie nawet, reasons why I love myself, więc wiecie, tutaj takie miejsce, żeby też się docenić trochę, cały tygodniowy plan, no jakby nawet tutaj po prostu macie przeróżne kategorie planowania, więc jeżeli ktoś lubi ogarniać każdy aspekt swojego życia, planować i robić to po angielsku, that's it guys. To jest jedyne, czego potrzebujecie. No więc ja naprawdę jestem dumna z tych produktów, to takie moje małe dzieci i szczerze chciałabym, żeby takie coś istniało, jak ja się uczyłam angielskiego, bo to by mi pomogło, nawet przez to, że to jest takie ładne, to ja bym miała motywację, wiecie, o co chodzi. Oto właśnie, co porabiam podczas mojego gap year. Pakuję paczuszki i robię cute produkty. Idę teraz się umyć, guys.